piątek 7 grudnia wita Państwa Marta Padiuczenko. Zaczynamy magazyn miejski, a w dzisiejszym wydaniu? Czy zima zaskoczyła? Mikołajki? Konkurs Wordu? Za oknem zima już w pełni. Sprawdziliśmy, czy w tym roku zaskoczyła drogowców i mieszkańców Zamościa. Już na początku grudnia zima dała się we znaki kierowcom i drogowcom. Intensywne opady śniegu często paraliżują ruch na drogach całej Polski. Sprawdziliśmy, jak naszym zamojskim kierowcom jeździ się w trudnych warunkach i czy w tym roku zima zaskoczyła drogowców, czy może to drogowcy zaskoczyli zimę. A jak pan ocenia pracę drogowców jako kierowca? Jak co dobrze. Zapowiadana zima zaskoczyła. Drogowcy wyjechali w tym roku bardzo punktualnie, że tak powiem, bo już o 2 w nocy jeździły pługi, były odśnieżane ulice i chodniki również. A jeździ się dobrze. No jak widać, no w niektórych miejscach ich zaskoczyła, prawda? Bo wczoraj była tragedia. Wczoraj osobiście nie wyjechałem pod jedną górę autobusem. No a dzisiaj było odśnieżone ładnie, także dzisiaj bym dał 5, wczoraj -5. Nie no, w tym roku i tak się spisali. Wczoraj już u nas byli, także co roku ich nie ma, a w tym roku już są przygotowani, tak mi się wydaje. Jednak to nie tylko od drogowców zależy bezpieczeństwo na drodze w śnieżną pogodę. Sami kierowcy muszą zadbać o przygotowanie swoich samochodów do jazdy zimową porą. Przede wszystkim nie należy wyjeżdżać z domu z oponami letnimi. Wielu kierowców tłumaczy, że nie kupuje opon zimowych z oszczędności. W opinii specjalistów od zimowej jazdy to błąd. Wystarczy prosty rachunek, by dojść do wniosku, że ewentualny wypadek spowodowany wydłużoną drogą hamowania na oponach niedostosowanych do zimnej nawierzchni będzie z pewnością kosztował dużo więcej niż komplet zimówek. Dlatego każdy rozsądny kierowca powinien we własnym zakresie zaopatrzyć się w zimowe opony. Dodatkowo niewskazana jest brawura i popisy, a wręcz przeciwnie, duża ostrożność i ograniczone zaufanie do innych uczestników ruchu. Noga z gazu. Trzeba ostrożnie jeździć, no uważać, mieć oczy z każdej strony głowy. No i... No. I dobry sprzęt, prawda? No to jest podstawą samochodu. A macie jakiś swój własny sposób na bezpieczną jazdę w zimie? Nowe zimówki. A co powiedzielibyście tym młodym kierowcom, dla których jest to ich pierwsza zima w ogóle w życiu za kierownicą? No trochę noga z gazu i spokojnie, nie? Bo można się przejechać. Dbając o nasze bezpieczeństwo, powinniśmy również zwrócić uwagę na swój ubiór, ponieważ w nocy temperatury spadają do ponad -10 stopni Celsjusza. Zima 2012-2013 w pełni. Proszę powiedzieć, co salon przygotował dla mężczyzn w tym roku? Firma Reckman przygotowała bardzo szeroką ofertę dla naszych klientów na sezon właśnie 2012-2013, ten zimowy. Zaczynając od płaszczy, mamy bardzo szeroką ofertę płaszczy jedno- i dwurzędowych w różnych odcieniach szarości. Posiadamy również szeroką ofertę klasycznych czarnych płaszczy i tutaj bardziej bym je podzielił na grupę tych bardzo krótkich, takich typowo, jak to nazywam, samochodowych, tak? Czyli dla osób, które jeżdżą i lubią jeździć dużo samochodem, czy muszą, oraz takie 3/4. Posiadamy również dosyć szeroką ofertę kurtek skórzanych, a dla osób, które lubią bardziej casualowe, czyli taki niezobowiązujący strój, posiadamy bardzo szeroką ofertę kurtek takich półsportowych. Czy to w przypadku panów, czy pań, najważniejsze jest, by ubrać się ciepło. Synoptycy zapowiadają nawet kilka nocy z 12-stopniowym mrozem. W dzień aż tak zimno nie będzie, ale utrzymywać się będą ujemne temperatury. Codziennie możemy się też spodziewać lokalnych opadów śniegu. Zatem już najwyższy czas, by zaopatrzyć się w zimowe opony, w czapkę, rękawiczki, a w nocy grubą kołdrę i ciepły koc. Wczoraj obchodziliśmy Dzień Świętego Mikołaja. Sprawdziliśmy, kto dostał prezent, a kto rózgę. W naszej kulturze Święty Mikołaj to doskonale wszystkim znana postać staruszka o lasce w okularach z długą siwą brodą, w czerwonym stroju z workiem pełnych prezentów. Jednak by dostać prezent od Świętego Mikołaja, należy spełnić jeden warunek – być grzecznym. Grzeczne z pewnością były dzieci ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za Krokiem w Zamościu. 6 grudnia odwiedził je Mikołaj z całym workiem prezentów. Dzisiejszy dzień jest znany wszystkim dzieciom jako dzień szczęśliwy.
kiedy dostają prezenty i paczki. Dla dzieci z niepełnosprawnością jest to szczególnie przyjemny dzień, a dla ich rodzin znacząca nawet pomoc, bo większość rodzin dzieci z niepełnosprawnością boryka się z dużymi problemami finansowymi, zwłaszcza rodzin z terenów wiejskich, a takich pod opieką naszego stowarzyszenia mamy ponad 70%. Także jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że dostaliśmy dar od PGE Dystrybucji w Zamościu w postaci ufundowania paczek świątecznych dla najbardziej potrzebujących dzieci. I ta radość, jaką teraz one prezentują, jest najlepszym dowodem skuteczności, efektywności tego daru. Dzieci nie posiadały się ze szczęścia. Co to się dzisiaj tutaj wydarzyło? Kto to przyjechał do Was? Mikołaj. I cieszysz się bardzo? Tak. No i powiedz, co dostałaś? Prezent. Wróciłam o piłkę. A byłeś grzeczny w tym roku? Tak. No i myślisz, że Mikołaj przyniesie prezent, tak? Tak. O klocki, o piłkę i o dinozaura. Święty Mikołaj odwiedził również dzieci w szkole podstawowej nr 9 w Zamościu. Tam też nie szczędził prezentów. Jednak Mikołaj był bardzo zaskoczony z wizyty w tej szkole, ponieważ spotkała go niecodzienna sytuacja. Dzieci bowiem wpadły na wspaniały pomysł, że po raz pierwszy to nie one tylko będą brały prezenty, ale same przygotują prezent dla świętego Mikołaja. Wysłały zaproszenie, Mikołaj bardzo chętnie odwiedził po raz pierwszy prawdziwy Mikołaj z Laponii nasze miasto Zamość. Dzieci ze szkoły podstawowej nr 9 miały również swoje marzenia związane z przyjazdem świętego Mikołaja. Pisałam list do świętego Mikołaja, że chcę dostać jedną lalkę Monster High. MP3, zegarek na rękę, takie karaoke dla dzieci, lakiery, perfumy i tam bardzo dużo rzeczy, że nie wszystkie mogę wymienić, bo zbraknie czasu. Kolejnym miejscem, które odwiedził Mikołaj, była galeria handlowa Rewia Park w Zamościu. Tam Mikołaj spotkał się z dziećmi w Imperium Uśmiechu i wraz ze Śnieżynką przywiózł prezenty prosto z Laponii. Galeria Rewia Park w ubiegłym tygodniu w związku z akcją Pomóż dzieciom przetrwać zimę była organizatorem Dni Jorka. Dni Jorka trwały przez 2 dni i w trakcie nich odbyły się mini pokazy psiej mody. Można było zobaczyć Jorki w pięknych i różnorodnych strojach. Wybrano także najładniejszego Jorka Dni Jorka w Rewii Park. Publiczność najdłuższymi brawami spośród 15 uczestników konkursu nagrodziła Lunę. Drugie miejsce spośród tych ozdobnych psów zajął bezimienny szczeniak, a trzecie Nika. Wszyscy właściciele Jorków otrzymali prezenty ufundowane przez właściciela zoomarketu w Rewia Park. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego rozstrzygnął konkurs o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zamościu wraz z Zamojską Drogówką podsumował 5. edycję konkursu plastycznego Bezpieczni na Drodze. Od 2008 roku rozpoczynaliśmy to tak powoli, z uwagi na to, że zgłosiły się tylko niektóre szkoły, było ich 11. W 2011 roku było już ich 46. Natomiast w 2012 roku mamy ich 78. 227 prac złożono. Kapituła miała problem, aby rozstrzygnąć ten cały program, wybierając lepszych i gorszych. Postanowiliśmy, że nie będzie ani pierwszego, ani drugiego, czy tam 10. miejsca. Wszyscy za swoją pracę otrzymają nagrody. Więc nagród było tyle, ilu było uczestników. Dodatkowo szkoły otrzymały 18 mini miasteczek ruchu drogowego. Konkurs ma przede wszystkim uświadomić młodych ludzi o zagrożeniach wynikających z aktywnego uczestnictwa w ruchu drogowym. Dzisiejsza edycja ma na celu popularyzację wychowania komunikacyjnego. Dzieci zostały bardzo zaangażowane. My obserwujemy rok z roku technikę, jaką oni wykonują. Ona jest zmienną, coraz bardziej udoskonaloną.
jest bardzo dobrze. W uroczystym podsumowaniu konkursu poza uczestnikami udział wzięli przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu, a także naczelnicy wydziałów ruchu drogowego Komend Policji w Zamościu, Biłgoraju, Chrubieszowie i Tomaszowie Lubelskim. Swoją obecnością zaszczycił też biskup pomocniczy diecezji zamojsko-lubaczowskiej Mariusz Leszczyński. Podziękować organizatorom tego konkursu za tę wielką troskę o nasze bezpieczeństwo na drogach. Wiemy, że na naszych polskich drogach różnie się dzieje, nie jest najbezpieczniej. Może czasem za mało uwagi poświęcają sobie i otoczeniu piesi, ale też widzimy, że niektórzy kierowcy jeżdżą bardzo nieostrożnie i dlatego mamy tyle wypadków w kraju. Cieszę się bardzo, że ten konkurs z udziałem tylu dzieci wpisuje się w tę wielką troskę nas wszystkich o bezpieczeństwo na polskich drogach. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął europoseł z Zamojszczyzny Arkadiusz Bratkowski. Pan poseł Arkadiusz Bratkowski tutaj został poproszony o honorowy patronat nad tą imprezą, jakże ważną tutaj dla nas, dla tych małych, najmniejszych naszych pociech. Jest już piąta edycja konkursu plastycznego, w którym właśnie pan poseł został honorowym jakby patronem tej imprezy, uroczystości, jak i również obdarzy w dzisiejszym dniu mikołajkowym, 6 grudnia, niespodziankami i prezentami. Najlepsze prace nadesłane na konkurs Bezpieczni na drodze znalazły się w przyszłorocznym kalendarzu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu. To już wszystkie informacje w piątkowym wydaniu magazynu miejskiego. Dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego weekendu.